To jest minimum. To jest takie absolutne minimum. Ale tak naprawdę tym czołgiem powinno się robić około 1700, jeśli chce się być średnim. Średnio robiło się tym 1700. Jeśli robisz 1100, to jesteś grubo poniżej średniej, nie spłacasz swojego HP, czyli przegrywasz bitwę po części, więc no wiadomo, no nie jest to wskazane, żeby tym grać, tak? Jeśli się robi 1100 z koną, to lepiej byłoby nią na razie nie grać, ale bardzo zachęcam do interesowania się tym czołgiem poprzez oglądanie powtórek na nim, no i bitew innych graczy na nim, żeby wiedzieć, gdzie jeździć i co robisz nie tak. Powtórka, którą oglądamy właśnie jest na T4-400. Bohater tutaj zagrał niezwykle ofensywnie. Na apie kopanie zajmuje się Rodek. Terenuje Progetto i ma go tutaj już na dwa strzały. Trafił go, niestety nie trafił, więc teraz ten gracz Progetto tutaj już umknął nam. Chyba kto inny go skończy. My już raczej zabierzemy się za kogoś innego. Nie wiem, czy on zginie. Poległ. Kołowiec go skończył elegancko. No i teraz tak naprawdę najrozsądniej byłoby tutaj wychylić się przy tym murku i strzelać w Hellcata i innych graczy. To, że pojechałeś w to miejsce, jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, drugi kolego, dlatego, że tutaj masz sojuszników i ty już wiedziałeś dawno temu, że nikogo w mieście nie ma. Tutaj chyba troszeczkę żeś się po prostu zagapił, nie do końca to przeanalizował. To nie jest poważny błąd, ale straciłeś potencjalnie 700 uszkodzeń czasowo. Czasowo, no bo może je zrobisz, ale mogłeś zrobić je dużo szybciej. Tutaj na pewno pewien błąd żeś już popełnił, ale delikatny. Na pewno nic bardzo strasznego, co cię nie kosztowało życie. Robisz damage we wroga, który nie wie do końca, jak się tobie przezwyciężyć. No tutaj nic nie można powiedzieć ciekawego, poza tym, że oni zginęli. Ci gracze, którzy są w tym miejscu, po prostu są truposzami. Nie ma dla nich nadziei, nie ma się jak przed tym czołgiem tutaj obronić. Przegranie górki z północy to jest tak naprawdę game over. To już jest porażka, można już wyjść do garażu, jest tylko escape i do garażu, bo to już jest koniec bitwy. Nie można z północy przegrać górki. Teraz po prostu bohater tutaj powinien się skupić na plecach, dokładnie, na plecach. Tak sekundę po mnie zareagowałeś, w miarę szybko, ja mam łatwiej, bo ja oglądam powtórkę, ty grasz. Czyli jesteś w miarę skoncentrowany i teraz w bok. Najlepiej, masz go na dwa strzały. Fajnie umknąłeś Arcie. Jeszcze jeden strzał. Jedzie mimo tego, że ma gąsienicę uszkodzone. Uuu, Habi. Fajnie tutaj manewrujesz. Masz Habika na dwa strzały, więc tutaj trzeba trochę czasu. Czy warto na niego wyjechać? Nie możesz wyjechać. O, masz go na trzy strzały nawet, bo mierzy w ciebie Su. Nie możesz go zaatakować za bardzo, jesteś przyblokowany. Dwa strzały jeszcze będą potrzebne, bo nie polosowało. Arta, o kurde. No, to było ryzykowne, bo Su chyba miał bicie. Tam jeszcze jest super Hellcat. Ale udało się zdjąć Habicha. I teraz bym chyba najchętniej podjechał w to miejsce. I z góry strzelał w kołowca Leo i Type 64. Prawie cały czas możesz być z górki czołgiem, który ostrzeliwuje wroga. Ładnie. Masz fajny refleks, naprawdę. Ładnie tutaj mierzysz sprawnie. Nie jesteś taki śpiący, zaspały w ruchach. Tutaj zrobiłeś za małe wyprzedzenie. Przy tym pocisku, prawda? No, ogłuszonym ciężko trafić. Nieźle, nieźle. Ładnie. On chyba zginął te sterfała. O, spaliłeś go, ja nie zobaczyłem. Powiem szczerze, że nie dostrzegłem, że go podpaliłeś. Nie, tego to ja nie widziałem. O, ale ładnie jedzie. Mogłeś w gąskę trochę bardziej przymierzyć, to byś go jeszcze może obrócił. Bo teraz musi na niego wyjechać, prawda? A fajnie byłoby, gdybyś mógł go zdjąć z górki jeszcze. Teraz chyba zbijesz pocisk, jak wyjdziesz bokiem. Lepiej byłoby frontem. On nie ogarnia życia troszeczkę. A czemu bokiem? O Jezu, co on robi? No, troszeczkę nie ogarnął ten gracz fałce.
No tutaj mają się przygotować na tego Habicha, albo na Taipa 64 i z górki już na nich wyczekiwać. Nie skupiłeś do końca, ale weszło. Nosu jest dość duże, choć takie dziurawy jak ser szwajcarski ma dużo punktów, przez które przelatuje pocisk. O, ten strzał to już w ogóle był taki bardziej na odwal się, no ale na razie wchodzi. O, i zemściła się na tobie gra, bo długo waliłeś tak, no nieskupionym, no i to wiadomo. Ta skuteczność była dwojaka. Teraz był ARL bokiem, to jest łatwy strzał. 500 życia strat. Oni mają najwięcej życia na Super Hellcatcie. Znaczy na 40 TP, Habicha. Super Hellcat jest one shotem, no i Arta ma chyba 300 życia. 315, no to na Heka jest chyba. Ile masz Heka? 320? 330, no to na hita. No, wszystko masz tak naprawdę na hita poza Habichem. Habich ma ciebie na hita, jak mu polosuje, bo Habich ma damage 240, a ty masz 248 HP, czyli 8 życia zapasu, teoretycznie, tak? Z tyłu masz Habicha. Dostrzegłeś. No dość szybko. No tutaj trzeba się na niego przyszykować. A czemu grasz na ręcznej gaśnicy? To jeszcze mnie zastanawia. No powinieneś stać tak, żeby dać strzał, właśnie. Strzał i do tyłu. Strzał i do tyłu. On chyba wyjedzie. Nie no, celuj. Twój sojusznik wyjechał. Odwrócił uwagę, no trzeba mu pomóc, tak? No. Okej, on ma stokowe działo, dobra. On ma to działo, które wali po 100, także to jest nic nie warty Habich, tak? To powiedziało jest niebezpieczna, to jest słabizna. Tutaj powinieneś pojechać wodą, moim zdaniem. Wodą byłoby szybciej, prawda? Oj, to nie jest takie dobre, żeby ten dojechać, ale fajnie wykryłeś Artę. Mogłeś użyć Haeka i go zabić na strzał. Chyba i tak go skończysz szybciej niż Is i Cromwell. Udało się. Ale mogło tutaj wiadomo co być. Haeczek. Stoi przed tobą, no to tutaj na pewno od wody byłoby najlepiej atakować. Is go wykryje zaraz na 50 metrów. Powinien go wykryć. O! On jest głęboko w krzaku w takim razie. Jest! Zginął. Od Hellcata Is i teraz ty czy Cromwell? Ty czy Kromka? No, to ryzykowne tak wyjechać. Oj, bałbym się trochę, powiem szczerze, bałbym się. W garnek możecie trafić, on ma 240 penetracji na goldzie. To nawet nie był gold. To nie powiem, no dla mnie... Trochę zepsute, powiedziałem, że to jest ryzykowne. Miałem rację niestety. Ja bym nie wyjechał. Oj, ciężko to widzę. Ciężko to widzę. Wydaje mi się, że Hellcat wygra. Hellcat powinien wygrać. No! Super, Hellcat może być z siebie dumny. Porobił was trzech. Sam na trzech wygrał. Naprawdę ładnie to wyciągnął tym Hellcatem. Za uszy. No niestety, no poczułeś się zbyt pewnie, powinieneś poczekać na... Wiesz kogo? Na... gracza... w... Cromwellu. Powinieneś z nim współpracować, a ty... wyjechałeś, chcąc bardzo fraga. Rozumiem, no ale...